W tym filmie będziesz mógł zobaczyć skrót niemal wszystkich walk Krokopa. Udało mi się znaleźć nagrania z aż 84 pojedynków chorwackiej legendy. Duża część z nich to nagrania naprawdę archiwalne, które nie są w najwyższej jakości. Dlatego mam do ciebie prośbę, tak jak w przypadku filmu o Fiodorze. Postaraj się przymknąć na to oko i skup się na historii. Mirko Filipowicz urodził się 10 września 1974 roku w Winkowci. Jest to nieduże chorwackie miasteczko. W tamtym czasie były to jeszcze tereny nieistniejące już dzisiaj Jugosławii. Już jako młody chłopiec lubił aktywność. Zaczynał od sprintów i lekkoatletyki. Kluczowym momentem w jego życiu był dzień, w którym obejrzał film Krwawy Sport. Produkcje z Jean-Claude Van Damme ogromnie go zainspirowały do tego stopnia, że chłopiec zaczął trenować na własną rękę, wzorując się na treningach i postaci kickboksera z filmów. Ojcu spodobał się pomysł małego Mirko. Dlatego pomógł mu stworzyć pierwszą siłownię i salę treningową w szopie. Własnoręcznie wykonał dla niego worek bokserski i ciężary do treningu siłowego. Mirko miał obsesję na punkcie rozciągania i kopnięć. Jak sam wspomina, trenował codziennie, kopiąc nawet po kilkaset razy zawieszony pod sufitem worek. Jako nastolatek chodził do szkoły w mieście Varazdin. Szukał tam klubu, gdzie mógłby rozpocząć treningi grupowe. Nie było tam jednak żadnej sekcji kickboxingu. Miał do wyboru jedynie boks i karate. Wybrał karate przez wzgląd na kopnięcia. Nie był jednak zadowolony z tego, co tam zobaczył. Dlatego niedługo później zrezygnował. Po jakimś czasie przypadkiem natknął się na grupę trenującą kickboxing. Bez zastanowienia podbiegł i zapytał, czy może dołączyć. Trzeba pamiętać, że było to spory kawał historii temu. Kluby sportów walki nie były jeszcze tak powszechnym i szeroko dostępnym zjawiskiem jak dzisiaj. Gdy miał 19 lat, zmarł jego ojciec, Żarko Filipowicz. Mirko pełnił wtedy służbę wojskową, jako że na jego barki spadł ciężar bycia głową rodziny i odpowiedzialność za matkę i siostrę. Postanowił zostać zawodowcem i na stałe przywdziać mundur. Przydzielono go do oddziału antyterrorystycznego LUKO, gdzie oprócz nauki i szkoleń prowadził zajęcia z kickboxingu dla reszty grupy. Zawodowy debiut Mirko przypada na 1996 rok. Filipowicz miał wtedy 22 lata i występował jeszcze pod ksywą Tigar. Jego pierwszym rywalem był Jérôme Lebaner, legenda kickboxingu. Zawodnik, który w tamtym okresie miał już na swoim koncie sporo zawodowych walk i kilka tytułów. Mimo braku doświadczenia i mniejszej wagi, Mirko wyszedł do tego starcia z chłodną głową i bez żadnych kompleksów. W walce było sporo klinczu i brudnego boksu. W drugiej rundzie Mirko doszedł mocnym prostym, posyłając Lebanera na deski, co wzbudziło ogromne zdziwienie na sali. Kilkukrotnie dochodził też do głowy Francuza mocnymi kopnięciami. Ostatecznie zwyciężył to starcie jednogłośną decyzją sędziów. Był to pojedynek o wejście do finałowej szesnastki w turnieju Grand Prix organizowanym przez K1. 6 maja 1996 roku Mirko rozpoczął turniej. Jego pierwszym rywalem został Ernesto Hust, kolejny wybitny kickbokser o znacznie większym doświadczeniu. Mirko trafił wysokim kopnięciem, które mocno wstrząsnęło Holendra. Ten jednak miał inną taktykę na to starcie. Już od pierwszych sekund bardzo mocno kopał na nogi Chorwata. Mirko wytrzymał 3 rundy. W trzeciej odsłonie nie był już w stanie chodzić, a co dopiero walczyć. Przegrał przez techniczny knockout. Trzeba przyznać, że zaczynał od bardzo wygórowanej półki, jeśli chodzi o dobór rywali. Niedługo po walce doszło do sprzeczki Mirko z trenerem, która doprowadziła do zakończenia ich współpracy. Filipowicz skupił się na pracy specjalca i rozwoju bokserskim, a także startach w amatorskich zawodach. W 1997 roku został mistrzem Chorwacji. Pod koniec roku wziął udział w turnieju K1 organizowanym w Pradze. Wygrał wszystkie 3 starcia jednego wieczoru, pokonując m.in. Lee Hasdela i Achille Rogera. W 1998 roku ponownie sięgnął po mistrzostwo Chorwacji w boksie. Łącznie stoczył w tej dyscyplinie 56 walk, z tego wygrał aż 48, zdecydowaną większość przed czasem. Za sprawą służby w policyjnej jednostce Mirko otrzymał swój pseudonim Krokop, co dosłownie oznacza chorwacki gliniarz. I to właśnie pod tym pseudonimem powrócił do ringu 25 kwietnia 1999 roku, walcząc w eliminatorze do turnieju Grand Prix organizacji K1.
Jego rywalem został Ian Nortje. Mimo znacznej przewagi wzrostu i wagi, The Giant nie był w stanie zagrozić zwinnemu Krokopowi, a w czwartej rundzie Chorwat doszedł mocnym lewym sierpowym do zmęczonego rywala, zwyciężając przez TKO. 20 czerwca rozpoczął się turniej. W ćwierćfinale Mirko zmierzył się z Rickiem Nicholson. Tym razem starcie skończyło się znacznie szybciej. Już przy drugiej próbie wysokiego kopnięcia Mirko ciężko znokautował rywala. W półfinale stanął naprzeciwko Hawita Bajrami. Krokop narzucał dużą presję w początkowej fazie walki. Jednak im dłużej trwało starcie, tym wyraźniej zwalniał, co zaczynał wykorzystywać jego przeciwnik. Początkowo ogłoszono remis, ale z konieczności wyłonienia zwycięzcy doliczono czwartą rundę. W tej odsłonie to Bajrami był zawodnikiem bardziej aktywnym, co ostatecznie zagwarantowało mu zwycięstwo. Trzeba jednak zauważyć, jak fenomenalnie kopał Krokop. Myślę, że zdecydowanie przebił w tej kwestii swój wzór, jakim był filmowy kickbokser. Wysokie kopnięcia z taką łatwością lokowane na głowie dwumetrowego rywala naprawdę robią wrażenie. 5 października 1999 roku Mirko ponownie zameldował się w Japonii, by wziąć udział w rundzie eliminacyjnej do kolejnego Grand Prix organizacji K1. Myślę, że to dobry moment, by wspomnieć o tym, że K1 nie jest synonimem kickboxingu, jak powszechnie uważa wiele osób. Tak naprawdę skrót K1 pierwotnie nie oznaczał nawet formuły walki. K1 to nazwa japońskiej organizacji zawodowego kickboxingu, która wprowadziła kilka zmian, by uatrakcyjnić starcia. Tradycyjnym formatem były właśnie turnieje Grand Prix, czyli kilka walk w drabince turniejowej, często odbywających się jednego wieczoru. Nie było kategorii wagowych, a właściwy turniej poprzedzały gale eliminacyjne. Organizacja uatrakcyjniła zasady, dopuszczając niedozwolone w klasycznej formie ówczesnego kickboxingu ciosy, jak choćby uderzenia kolanami czy bakfisty. Dodatkowo dopuszczono clinch, możliwości przechwytywania nóg czy przytrzymywanie głowy, jednak tylko na jedno uderzenie. Aktualnie K1 jest również formułą walki, kultywującą zasady japońskiej organizacji. W rundzie otwierającej Krokop rozprawił się z Mike'em Bernardo, trzykrotnie posyłając go na deski w niecałe półtorej minuty starcia. W ćwierćfinale pokonał Akio Moro, posługującego się ksywą Musashi. Rywal bardzo dużo klinczował, co zaczęło mocno irytować Krokopa. Doszło do uderzenia głową, a chwilę później przerzutu przez biodro. W drugiej rundzie panowie postawili na mocną wymianę, w której Mirko po raz kolejny uraczył kibiców swoimi niezwykłymi kopnięciami. Muszę wspomnieć o tym, jak dużo szacunku miała azjatycka publika do zawodników. Każdy zryw, lepsza akcja czy widowiskowa technika od razu spotykała się z ogromnym aplauzem na hali. Montując ten materiał, czy wcześniej historię Fiodora, nie spotkałem się ani raz z gwizdami czy buczeniem. Filipowicz zwyciężył przez TKO. W półfinale turnieju Krokop stanął do walki z samym Greco. W tym starciu Mirko był wyjątkowo żądny krwi. Szukał zwycięstwa przed czasem, kilkukrotnie dochodził mocnymi kombinacjami ciosów czy wysokimi kopnięciami. Jednak to niskie kopnięcia okazały się najskuteczniejszą bronią. Systematyczne rozkopywanie nóg rywala przyniosło skutek już w drugiej rundzie. Mirko trafił do finału. Jego rywalem
został ponownie Ernesto Hust, zawodnik, który odpowiedzialny był za jego pierwszą porażkę w karierze. I tym razem Holender okazał się skuteczniejszym zawodnikiem w ringu. Niskie kopnięcia po raz kolejny niezwykle raniły Chorwata. Dodatkowo Ernesto poszukał mocnych uderzeń na korpus, a w trzeciej rundzie poprawił lewym sierpem na osłabiony już brzuch, ponownie wygrywając starcie przed czasem. Marca 2000 roku Krokop zawalczył z Japończykiem Hiromi Amadą. Mirko kilkukrotnie posadził na deskach rywala, ostatecznie zwyciężając przez knockout w czwartej rundzie. Ten film kosztował mnie wyjątkowo dużo pracy. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz jakąś łapkę w górę i komentarz. Tym samym pomożesz mi dotrzeć do większej liczby odbiorców. 3 czerwca 2000 roku Krokop miał szansę zdobyć pas WKA wagi superciężkiej w Muay Thai na gali K1 organizowanej w Szwajcarii. W 5 rundach Andy Hack pokonał go jednogłośną decyzją sędziów. Ale trzeba przyznać, że walka była bardzo bliska, a Mirko pokazał się naprawdę dobrze na tle tak wybitnego kickboksera jak Andy. Andy Hag niedługo po tej walce zaczął czuć się bardzo źle. Miewał krwotoki z nosa i nagłe zawroty głowy. Zmarł niecałe 3 miesiące później. Okazało się, że miał ostrą białaczkę promielocytową. Co ciekawe, Mirko nie był jego ostatnim rywalem. Miesiąc po ich pojedynku wszedł jeszcze do ringu, gdzie znokautował w pierwszej rundzie Japończyka Nobuhayashi. Pierwszego września 2000 roku Mirko stanął w ringu ze Stuartem Green. Było to na gali w Zagrzebiu. Walkę wygrał w drugiej rundzie przez TKO. Piątego października wyleciał do Japonii, by po raz kolejny spróbować swoich sił w dużym Grand Prix. W pierwszej walce decyzją pokonał Glaube Feitosa. Brazylijczyk dobrze kopał, Krokop narzucił więc dużą presję, zaganiając go na liny. Po 3 rundach wygrał decyzją. W kolejnym starciu doszło do rewanżu. Chorwat zmierzył się z Hiromi Amadą i ponownie zwyciężył po pełnych 3 rundach jednogłośną decyzją sędziów, trafiając kilkoma spektakularnymi i tak charakterystycznymi dla siebie wysokimi kopnięciami. Doszło jednak do kontuzji. Mirko zaczął mocno kuleć. Mimo to zdecydował się wyjść do walki finałowej, która była kolejnym rewanżem w jego karierze. Niestety Mike Bernardo nie miał dla niego litości. Brutalnie okopał jego kontuzjowaną nogę. Narożnik poddał starcie już w pierwszej minucie, widząc, że Krokop nie wygra walki w takim stanie. 10 grudnia 2000 roku doszło do trylogii z Holendrem. Jednak i tym razem Ernesto Hust okazał się lepszy, wygrywając jednogłośną decyzją. Czasem tak jest, że jeden zawodnik idealnie kontruje drugiego stylistycznie. Właśnie tak mogło być w przypadku Ernesto i Mirko. Niezależnie od tego, jak agresywnie walczył Chorwat i jaką strategię obierał, niskie kopnięcia i niewygodny styl Holendra brały górę. Był to czas, w którym Krokop odszedł ze służby w jednostce specjalnej. Jego przełożony od lat pomagał mu rozwijać karierę sportową, mówiąc, że Mirko raczej nie zostanie wybitnym policjantem, ale ma potencjał, by zostać wyjątkowo wybitnym kickbokserem, który będzie reprezentował Chorwację na całym świecie. 31 stycznia 2001 roku Krokop pokonał Tatsufumi Tomiharę. Był to pojedynek całkowicie zdominowany przez Chorwata. Momentami można było odnieść wrażenie, że Japończyk służy za ruchomy worek bokserski, a Krokop wyładowuje na nim całą złość, raz po raz trafiając piszczelem w jego głowę. Po 2 rundach całkowitej deklasacji i kilku knockdownach sędzia przerwał starcie. Styl walki Krokopa charakteryzowały świetne kopnięcia. Z łatwością kopał na głowę nawet znacznie większych od siebie rywali.
Prawdopodobnie to właśnie dzięki treningom w przydomowej szopie i filmom Jean-Claude Van Damme zawdzięczał swój styl. Mocne kombinacje bokserskie dopełniały jego arsenał technik. Raczej nie uderzał kolanami, w półdystansie preferował boks. Jednak najlepiej się czuł, mogąc w pełni wyprostować nogę. Często, wypuszczając dwa ciosy, kończył wysokim kopnięciem, puszczanym niemal równo z ręką, przez co rywale wielokrotnie nie widzieli nawet zbliżającego się zagrożenia. Był silny fizycznie i wytrzymały. Miał nokautujący cios i twardą szczękę. Do tego momentu nie został jeszcze przez nikogo znokautowany uderzeniem na głowę, nawet jeśli przegrywał, to na skutek kontuzji, punktacji czy niskich kopnięć. 17 marca 2001 roku zmierzył się z Holendrem Peterem Ertzem. Po 5-rundowej batalii wygrał decyzją większościową. Kilkukrotnie był bliski znokautowania, trafiając swoim firmowym wysokim kopnięciem. Yeah. 16 czerwca przegrał z Kanadyjczykiem Michaelem McDonaldem i to już w pierwszej rundzie. Już na samym początku starcia doszło do klinczu, podczas którego Kanadyjczyk wystrzelił niewidocznym krótkim prawym sierpowym. Pod Chorwatem ugięły się nogi, a McDonald, widząc jaki skutek wywarło jego uderzenie, ruszył do przodu z całą kanonadą ciosów. Warto zauważyć, jak wysoka była częstotliwość walk Krokopa. W ciągu 3 lat stoczył 17 pojedynków. I tu dochodzimy do kolejnego, kluczowego momentu w życiu Chorwata. Mirko debiutuje w MMA. Była to gala na nietypowych zasadach, zorganizowana, by upamiętnić Andy'ego Haga. Wydarzenie było pełne zestawień stójkowiczów z zapaśnikami i grapplerami. Krokop stanął do walki z Kazuyukim Fujitą. I być może to szczęście, a może idealny timing Mirko, Japończyk schodząc po obalenie, nadział się głową na kolano Krokopa, które głęboko go rozcięło. Mimo, że wywrócił Chorwata, to już chwilę później sędzia przerwał starcie, widząc jak obficie krwawi zapaśnik. Tym samym Krokop dopisał pierwsze zwycięstwo w nowej dyscyplinie. 3 listopada 2001 roku zadebiutował na gali Pride FC. Jego rywalem został Nobuhiko Takada. Było to jednak wyjątkowo bezbarwne i nijakie starcie. Japończyk próbował za wszelką cenę sprowadzić walkę do parteru, jednak nie był w stanie wyrządzić tam żadnej krzywdy Chorwatowi. W późniejszym etapie walki nie był już w stanie nawet wywrócić Krokopa, więc kładł się na plecach, nie chcąc dać możliwości na zadanie jakiegokolwiek ciosu Mirko. Starcie zakończyło się remisem 31 grudnia, a więc na evencie sylwestrowym organizowanym przez Pride. Krokop zmierzył się z Yuji Nagatą. Walka trwała niecałe pół minuty, już pierwsze wyprowadzone kopnięcie Chorwata znokautowało Japończyka. Krokop wrócił do startu w K1 27 stycznia 2002 roku. Zmierzył się z Japończykiem Ryushi Yanagisawą. Walkę wygrał już w pierwszej rundzie. Te krótkie spodenki w biało-czerwone kwadraty, nawiązujące do barw Chorwacji, to charakterystyczny atrybut Mirko. Trzeciego marca zmierzył się z potężnym Nowozelandczykiem Markiem Huntem. Po 5-rundowej batalii wygrał na punkty jednogłośną decyzją sędziów. W trzeciej rundzie był bliski znokautowania, sklejając piszczel z głową Hunta. Był to czas, w którym Mirko został ojcem. Jego żona Klaudia Filipowicz urodziła im syna.
Poza udaną karierą sportową, Horvat prowadził szczęśliwe życie osobiste. Ne može pobjednika, sad što on treba kuži, glupan ja odbacim. I rekao, kume, može ovako, rekao, ako te odjedem pet. Kad sudac kaže, slušaj, nema ispod pojasa, kad sudac kaže stop, pojas se prekida, jasno. Razdvoji se, makni se tamo svi, borba! ...28 kwietnia 2002 roku Krokop zmierzył się z Wanderlejem Silvą. Przez wielu fanów, stare down tych zawodników uznawany jest za najlepszy w historii. Like, here's the best stare down of all time in MMA. I'll show you the best stare down. Right. Mirko Krokop versus Wanderlei Silva. This is the best stare down ever because Wanderlei, he's a fucking savage. He was a pride middleweight champion, bad motherfucker. But he was fighting Mirko Krokop, who was the head of an anti-terrorist squadron in Croatia. And he's a real murderer. Krokop's looking at him and he's not budging. This is the first time where Wanderlei lost a stare down. Axe Murderer to kolejny legendarny już zawodnik z czasów prawdziwych początków MMA. Starcie było momentami bardzo chaotyczne i brutalne, by chwilę później całkowicie zwolnić w parterze. Warto wspomnieć, że walka ta organizowana była na wyjątkowych zasadach. Krokop wciąż był zawodnikiem organizacji K1, więc negocjowano tak, by nieco przekształcić zasady organizacji Pride, umożliwiając zestawienie głośnego już nazwiska Filipowicz z doświadczonym i rozpoznawalnym zawodnikiem MMA. Nie było sędziów punktowych, walka miała jedynie dwa możliwe warianty: rozstrzygnięcie przed czasem na korzyść oczywistego zwycięzcy lub remis po pełnym dystansie. Miało to zapobiec mało widowiskowemu zwycięstwu przez obalenie i przeleżenie Krokopa ze strony znacznie bardziej doświadczonego w MMA Wanderleja Silvy. Starcie skończyło się na pełnym dystansie, więc nie wyłoniono zwycięzcy. Czerwca Horvat ponownie zawalczył dla organizacji K1. Jego rywalem był Holender Remy Boniaski. Krokop najpierw posłał go na deski, a następnie zasypywał uderzeniami, odbierając mu każdy wolny centymetr ringu. Sędzia przerwał starcie w drugiej rundzie. Był to okres, w którym Horvat mieszał występy w K1 i nowej dla siebie formule MMA. 28 sierpnia 2002 roku wrócił na ring organizacji Pride FC. Jeśli jesteś młodszym widzem lub interesujesz się sportami walki dopiero od niedawna, to w kilku słowach opowiem Ci teraz, czym było Pride FC i dlaczego tak wielu fanów MMA często wspomina tą organizację. Pride Fighting Championship to japońska organizacja, która przyczyniła się w olbrzymi sposób do promocji mieszanych sztuk walki na świecie. UFC było co prawda pierwsze, jednak to Pride sprawił, że MMA dotarło do Polski czy innych zakątków Azji i Europy. To właśnie takie nazwiska jak Mirko Krokop-Filipowicz, Wanderlei Silva czy Emelianenko sprawiły, że młodzi mężczyźni zaczęli marzyć o karierze w sportach walki, przekazując sobie z rąk do rąk kasety z nagranymi urywkami pojedynków prawdziwych legend MMA. Nie było jeszcze wtedy YouTube'a czy kanałów jak mój, który mógłby streścić całą historię zawodnika i jego walki. Niektórzy oglądali kilkuminutowe urywki najlepszych akcji czy kopnięć po kilkadziesiąt razy, później próbując je powtórzyć. Ja również jestem zbyt młody, by pamiętać tamte czasy, ale zawsze z wielką ciekawością czytam wasze historie dotyczące początków MMA w Polsce. Więc jeśli interesujesz się sportami walki od dawna, możesz podzielić się swoją historią w komentarzu i opowiedzieć o tym, kiedy i w jaki sposób po raz pierwszy dowiedziałeś się o istnieniu tej dyscypliny. Być może jesteś osobą, która zaczęła trenować właśnie przez wzgląd na Horvata. Tak, jak kiedyś dla niego Jean-Claude Van Damme stał się inspiracją, tak wiem, że wielu zawodników inspirowało się postacią Krokopa. Choćby Roberto Soldić. To, co wyróżniało organizację Pride, to walki na ringu. UFC od początku stosowało klatki. Początkowo w Pride nie było kategorii wagowych. Panowały też nieco inne zasady. Przede wszystkim dozwolone były stąpy na głowę i soccer kicki, czyli kopnięcia w twarz leżących rywali. Co ciekawe, ciosy łokciami w głowę były całkowicie zabronione. Pierwsza runda trwała aż 10 minut, kolejne dwie były po 5.
Japończycy uwielbiali sporty walki. Imprezy organizowane przez K1 czy Pride cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Często zestawiano ze sobą rywali wywodzących się z znacznie różnych sztuk walki czy sportów. Tak, by każde starcie wydawało się wyjątkowe i miało w sobie nutę niepewności. Piosenką na wyjście Krokopa przez całą karierę był utwór Wild Boys zespołu Duran Duran. 28 sierpnia Krokop zmierzył się z Kazushi Sakurabą. Sakuraba to japoński zapaśnik i również jeden z prekursorów mieszanych sztuk walki. Podobnie jak Wanderlei Silva, swoje pierwsze starcia w tej dyscyplinie toczył już w 1996 roku. Nosił przydomek Gracie Killer, bo miał na swoim koncie kilka zwycięstw nad członkami najbardziej znanej rodziny w sportach walki. Jak można się było spodziewać, zapaśnik nie chciał ryzykować wymian w stójce, dlatego nieustannie dążył do zapasów i parteru. Chorwat wielokrotnie wybronił próbę sprowadzenia, jednak za którymś razem z kolei starania Japończyka odniosły skutek. Prawdopodobnie wygrałby walkę na punkty, kontrolując przez większość czasu Chorwata. Gdyby nie to, że któreś z trafień Krokopa porządnie podbiło mu oko. Do tego stopnia, że zawodnik przestał na nie widzieć, a lekarz zdecydował się przerwać walkę. Tym samym ratując rekord Mirko i dopisując mu kolejne zwycięstwo. Grudnia 2002 roku, a więc na gali sylwestrowej, które na marginesie były bardzo powszechne w Japonii, Krokop stanął do walki rewanżowej z Kazuyukim Fujitą. I tak jak w poprzednim starciu, japoński zapaśnik nie chciał ryzykować walki w stójce, dlatego usilnie dążył do sprowadzeń i parteru. Krokop znalazł jednak pewne rozwiązanie na niewygodnych dla siebie zapaśników. Po skutecznym odrzuceniu bioder nie wracał od razu do stójki, za to trzymał głowę rywala i spuszczał na nią raz po raz swoje kolano. Tym sposobem zapewnił sobie zwycięstwo na punkty. Marca 2003 roku wrócił do organizacji K1, by błyskawicznie znokautować Boba Sapa. Bob Sap to w ogóle jeden z najdziwniejszych przypadków w historii sportu walki. Gość, który był w stanie dwukrotnie pokonać Ernesto Justa, nagle zaczął przegrywać zawsze i z każdym. Aktualnie od lat jeździ i podkłada się w roli ogórka. Dużego ogórka. 8 czerwca 2003 roku Krokop rozprawił się z Hitem Herringiem. Amerykanin nie był w stanie znaleźć sposobu i płaszczyzny, w której mógłby zagrozić Chorwatowi. Filipowicz doszedł mocnym midlem do brzucha zapaśnika. Chwilę później dobił go ciosami w parterze. Nice 10 sierpnia Krokop błyskawicznie znokautował Igora Wawanczyna kopnięciem na głowę. Warto wspomnieć, że był to czas, kiedy Mirko Filipowicz wszedł do polityki. Trafił do chorwackiego parlamentu jako poseł niezależny. Października Krokop zmierzył się z meksykańskim zapaśnikiem. Walka była o tyle niestandardowa, że Meksykanin wystąpił w masce na twarzy. Całe starcie nie trwało nawet minuty. Dos Caras Junior padł po firmowym lewym highkicku Chorwata. Listopada 2003 roku Mirko przegrał po raz pierwszy w nowej formule. Brazylijczyk Antonio Rodrigo Noguera poddał go balachom w walce o tytuł mistrzowskiej organizacji. Mimo że cała pierwsza runda przebiegała na korzyść Chorwata, gdy znalazł się w parterze, zajął dominującą pozycję i to on wymierzał uderzenia.
stójce kilkukrotnie doszedł mocnym kopnięciem do głowy Brazylijczyka. Wyśmienicie odrzucał też nogi, broniąc kolejnych prób sprowadzeń. Wszystko zmieniło się w drugiej rundzie, gdy zagoniony w kąt ringu nie był w stanie uciec przed obaleniem. Już chwilę później Antonio skręcił się po balachę. Nie było wyjścia, Mirko odklepał. 4 lutego 2004 roku na gali Pride 27 Inferno zmierzył się z Ronem Watermanem. Amerykański zapaśnik przez kilka minut rozciągał na ziemi Chorwata. Krokop skutecznie go jednak przetoczył, a już chwilę później doszedł do czubka głowy swoim firmowym wysokim kopnięciem. Gdy rywal znalazł się na ziemi, Mirko postanowił skorzystać z wyjątkowych zasad Pride. I zaczął okopywać jego głowę. Walka została przerwana w 4 minucie i 37 sekundzie starcia. 2 tygodnie później Krokop znokautował Japończyka Yamamoto w pierwszej rundzie. 25 kwietnia Mirko zmierzył się z Kevinem Randlemanem, świetnym zapaśnikiem. Jest to walka, której Chorwat nie może dobrze wspominać. Został znokautowany. Był to drugi knockout w jego karierze. It's over. 23 maja wrócił na ring jednogłośną decyzją, pokonując Hiromitsu Kenehara. Rywal znacząco odbiegał nie tylko warunkami fizycznymi, ale i umiejętnościami od Chorwata. Był to łatwy pojedynek. Większość czasu Japończyk po prostu kładł się na ziemi, zapraszając do parteru Mirko. Był to czas, w którym Krokop zmieniał trenera i swój team. Po walce z Randlemanem zdecydował się na zmiany, potrzebował świeżości i nowej motywacji. Jednym z jego sparring partnerów został Fabricio Werdum, który miał pomóc mu w aspekcie parteru. Tak, by Krokop zaczął czuć się w nim komfortowo, nie chcąc jedynie wrócić do stójki. I'm ready for the fight, and that's most important thing. I'm in excellent shape, and in my team is Fabricio Werdum, world jiu-jitsu champion, so he'll help me a lot on the ground fight. Tworząc ten film, znalazłem dość nietypowe treningi w wykonaniu Chorwata, które miały zapobiec jego duszeniu w parterze. Tolerancja na ból. Tolerancja na ból. 19 lipca 2004 roku w minutę znokautował Shungo Oyame. Kolejnym rywalem został Aleksander Emelianenko. Krokop znokautował go już w pierwszej rundzie, dochodząc do jego głowy firmowym kopnięciem. Następne było błyskawiczne zwycięstwo nad Joshem Barnettem. Nie była to bezpośrednia zasługa Mirko. Podczas prowadzenia Chorwata i prób skontrolowania pozycji doszło do kontuzji barku Amerykanina, który z bólu poddał walkę. Barnett 31-1 in MMA, the only blemish, a loss to Pitt, was knocked out in the first round of the Pride Heavyweight Tournament. What's going on? 31 grudnia 2004 roku. Filipowicz udanie zrewanżował się Kevinowi Randlemanowi. Można też odnieść wrażenie, że treningi z Fabricio Werdum odniosły skutek, bowiem Chorwat poddał po raz pierwszy w karierze. 20 lutego 2005 roku Mirko zmierzył się z Markiem Colemanem, byłym mistrzem UFC. Ponownie zwyciężył już w pierwszej rundzie, nokautując świetnym podbródkiem. Na koniec poczęstował go jeszcze soccer kickiem. Really good job of this takedown defense being displayed. Very bad left hook, uppercut finds its mark and down goes Coleman. Soccer kick. 25 czerwca 2005 roku dopisał kolejne szybkie zwycięstwo do rekordu, nokautując kopnięciem na korpus Ibrahima Magomedow, klubowego kolegę Fiodora. Two horses in there now. Krokop comes in. Magomedow
tries to... Right hand of Megamadov, because it's a hard right hand. Look at that hand. You know when Mirko Krokop's in the fight again, going... Oh, he's got a liver kick! The liver shot! It's over and out! I tu dochodzimy do kultowego starcia. 28 sierpnia 2005 roku Chorwat stanął przed szansą zdobycia tytułu mistrza organizacji Pride. Na jego drodze stała ostatnia przeszkoda, którą był Fiodor Emelianenko. Swoją drogą, na kanale jest również jego historia, więc jeśli jeszcze jej nie widziałeś, serdecznie polecam. Fiodor okazał się przeszkodą nie do przejścia, świetna stójka, znacznie lepsze zapasy i parter. Dodatkowo podwójna motywacja, tytuł na szali i zemsta za nokaut brata. Po trzech rundach Emelianenko zwyciężył decyzją sędziów. Starcie to otrzymało tytuł walki 2005 roku. Przypominam, że możecie wspierać mnie na Patronite. Dziękuję wszystkim, którzy się na to zdecydowali. Szczególne podziękowania dla Demistoklesa, Mateusza Króla i Karola Narbutowicza. 23 września doszło do rewanżu Chorwata z Joshem Barnettem. Tym razem walka trwała pełne 3 rundy. Amerykanin zapowiadał przed starciem, że nie ma zamiaru się cofać i jest gotowy na mocne wymiany w stójce. Faktycznie narzucał presję i starał się inicjować bójkę w ringu. Co ciekawe, to jednak Chorwat dominował w aspekcie zapaśniczym, kilkukrotnie lądując w zasiadzie, z którego rozciągał Josha i rozbijał ciosami. Miał też mocne akcenty w stójce, mimo że Barnett przetrwał do decyzji, było to starcie pod dyktando do Krokopa. Remaining. Look at that. Josh, yes, and he's absolutely right. He's doing exactly what he said in the interview. He's going to dive. And both of them just miss. Mack wants them to engage, and that's what they got right now. As Barnett went with a low kick, met immediately with a left takedown, and like you said, boss, got him along the ropes here. Like a matador, he gets out of the way, liver kick, punch, punch to the head. Oh, it's work on Josh Barnett. Gaining confidence now, left hook. Yep. He's going for... 31 grudnia Chorwat zmierzył się z Markiem Huntem. Panowie mieli już okazję rywalizować w K1 kilka lat wcześniej. W tej formule to Nowozelandczyk okazał się skuteczniejszym zawodnikiem, wygrywając niejednogłośną decyzją sędziów po pełnym dystansie. Now Hunt has him in the corner, and a lot of people thought the snap reverberating throughout the confines of the Saitama Super Arena. Great job, staying right in the pocket, keeping his hands up. Keeping Krokop coming. Almost telegraphing that kick, coming back with a left now. Before this, Mr. Hunt. Nice knee up by Hunt. 2004, the heavyweight tournament, he was KO'd by Kevin the Monster Randleman. You get a big kick like that to your head, it's really hard to continue. Great body shot. Hunt wywierał nieustanną presję, zaganiając Krokopa na liny. Chorwat miał co prawda kilka momentów, w których dochodził widowiskowymi kopnięciami do głowy Nowozelandczyka. Jednak ta nieustanna presja i pojedyncze uderzenia ze strony Hunta przeważyły. 5 maja 2006 roku Krokop wziął udział w Grand Prix. W pierwszej walce otwierającej turniej znokautował Japończyka Minowe już w nieco ponad minutę. W ćwierćfinale turnieju pokonał Hidehiko Yoshidę. Judoka nie był w stanie wywrócić Mirko. W 7 minucie Chorwat doszedł bardzo mocnym podbródkiem do głowy Japończyka. Ten stał, by kontynuować starcie, jednak już po pierwszym kolejnym kopnięciu położył się zrezygnowany, a sędzia przerwał pojedynek. Krokop. 10 września odbyły się półfinały i finały turnieju. W półfinale Krokop znokautował Wanderleya Silvę i wiele osób uważa, że było to jego największe zwycięstwo w organizacji Pride. Sam nokaut uznano nokautem roku 2006. Silva od początku chciał iść w bójkę. Krokopowi pasował taki scenariusz. Co ciekawe, to Mirko radził sobie lepiej w zapasach i parterze, co też pokazuje, jak mocno rozwinął się Chorwat w MMA. W pierwszej walce z Wanderlejem nie był w stanie wyjść pod Brazylijczyka, a prawie każda próba obalenia kończyła się posadką. W stójce najpierw posadził Silvę mocnym prostym, a chwilę później ciężko go znokautował swoim firmowym high-kickiem. O Krokopie mówiło się, że jego prawa noga to szpital, lewa noga cmentarz. W walce finałowej Chorwat spotkał się z Joshem Barnettem, była to ich trylogia. Ponownie to Mirko zatriumfował.
Warto wspomnieć, że był to czas ogromnych kłopotów organizacji Pride, która niedługo później upadła. Więcej o tym opowiadałem w historii Fiodora. W skrócie można by powiedzieć, że głównym powodem była Yakuza, japońska mafia, i ZUFA, czyli ogromne media odpowiedzialne m.in. za UFC, które wykupiły rozchwianą organizację, by pozbyć się rynkowej konkurencji. Tu kończy się historia Krokopa w organizacji Pride. Zwyciężając Grand Prix, Chorwat sięgnął również po upragnione mistrzostwo, do którego zbliżał się już wielokrotnie, czy to w kickboxingu, czy to w mieszanych sztukach walki. Zawsze odpadając na ostatniej prostej. Wygrana i trofeum wzruszyły Chorwata, który swoje zwycięstwo skomentował następującymi słowami: "Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że dzisiejszy dzień jest najszczęśliwszy w moim życiu. Zdecydowanie. Czekałem na ten moment 10 lat i w końcu przekonałem się, że jestem najlepszy na świecie. Wiedziałem, że tak jest, ale niektóre okoliczności nie pozwoliły mi tego pokazać wcześniej. Dzisiaj udowodniłem to wszystkim tym, którzy po walce z Fiodorem skreślili mnie, mówiąc, że już się skończyłem. Wierzcie mi lub nie, ale myślałem sobie dzisiaj, jeśli nie zdobędę tego pasa, będzie to moja ostatnia walka. Rzuciłbym to, uwierzcie mi, mówiłem sobie teraz albo nigdy. Zanim przejdę do jego dalszych poczynań w klatce i ringu, muszę wspomnieć, że Chorwat jest rekordzistą organizacji Pride w wielu kategoriach. Miał na swoim koncie m.in. rekord skończeń przed czasem, rekord skończeń już w pierwszej rundzie, największą liczbę zwycięstw po kopnięciach, czy rekord nokautów po kopnięciach na głowę. Mirko dołączył do UFC, gdzie zadebiutował na gali UFC 67 3 lutego 2007 roku. Jego rywalem został Eddie Sanchez. Chorwat wywierał dużą presję w klatce. Gdy przeciwnik upadł, przeniósł walkę do parteru, gdzie zwyciężył przez TKO. Krokop był wtedy już ogromnie popularnym zawodnikiem na całym świecie. Jako były mistrz bardzo szybko przeskoczył drabinkę w UFC. 21 kwietnia 2007 roku stanął do walki, która była eliminatorem do pojedynku o pas. Jego rywalem został Gabriel Gonzaga. Niestety, tym razem to Chorwat padł ofiarą wysokiego kopnięcia. Gonzaga wystrzelił na głowę Krokopa, dosłownie zwijając go nogą. Mirko padł na deski nieprzytomny. Był to trzeci nokaut w karierze Filipowicza. 8 września Chorwat stanął w klatce woko w oko z Chickiem Kongo, francuskim byłym kickbokserem i zawodnikiem MMA. Ponownie przegrał, tym razem na pełnym dystansie. Być może to ostatni nokaut, wyjątkowo ciężki, brutalny, niespodziewany, sprawił, że Krokop nie był w stanie pokazać pełnej formy. Może to 3 nielegalne kopnięcia w krocze Holendra, za które nie odjęto mu nawet punktu. A może Kongo okazał się wyjątkowo niewygodnym rywalem. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ogromną liczbę walk stoczył Mirko na przestrzeni ostatnich 10 lat. 55 zawodowych pojedynków, nieco ponad 10 lat. 15 marca 2008 roku Krokop chwilowo skończył swoją przygodę z UFC i wrócił na azjatyckie ringi. Znokautował Japończyka Mizuno. 23 sierpnia Chorwat stanął do walki z innym weteranem i legendą sportu walki, Alistarem Overeem. Starcie obfitowało w mocne wymiany zarówno w stójce, jak i parterze. Bardzo szybko obaj zawodnicy zaczęli krwawić. W 6 minucie doszło jednak do kolana na pograniczu uderzenia w krocze. Mirko nie był w stanie wrócić do walki, a sędziowie postanowili uznać sytuację jako nieumyślny faul. Walka została uznana za nieodbytą. Na sylwestrowej gali Krokop zmierzył się z Olbrzymem. Choi Hongmen, koreański monster, to chyba największy zawodnik w historii sportu walki. 220 cm wzrostu, 235 zasięgu ramion, a do tego ponad 160 kg wagi. Wielkość to jednak nie wszystko. Krokop znalazł sposób na zwycięstwo, kopiąc na łydko Olbrzyma. Czerwca 2009 roku Chorwat powrócił do UFC na gali organizowanej w Niemczech. Już w pierwszej rundzie pokonał Mustafa Alturka. Mustafa walczył bardzo chaotycznie, rzucał pojedyncze obszerne ciosy, których kontynuacją były próby klinczu.
Krokop doszedł jednym z mocnych uderzeń, po którym zaczął gonić swojego rywala. Mimo, że nie udało mu się skończyć walki w pierwszej próbie, to już chwilę później ponowił atak. Z tą galą wiąże się też zabawna historia. Mirko nie miał transportu, by wrócić do hotelu. Podszedł więc do samochodu z kierowcą przeznaczonym dla UFC. Dokładnie, był to samochód wynajęty dla Joe Rogana. Kierowca, widocznie nie mając pojęcia o świecie sportu walki, widząc Mirko, zapytał tylko, czy to Joe Rogan. Odwieziono go do hotelu, gdzie również na recepcji taksówkarz powiedział, że jest to Joe Rogan. Nie wiem, jaki był finał tej historii, ale chciałbym zobaczyć miny Joe Rogana, który po załatwieniu sobie nowego transportu znajduje Mirko w swoim pokoju hotelowym. 19 września 2009 roku Chorwat stanął do walki z juniorem Dos Santos. Cigano był wtedy w swojej szczytowej formie. Narzucił chorą presję i niesamowicie wysokie tempo starcia. Od pierwszych sekund rzucił się na Chorwata z ciosami. Tym razem doświadczenie przegrało z młodym i agresywnym zawodnikiem. Mimo kilku mocnych uderzeń ze strony Krokopa, nie był on w stanie przełamać tak natarczywego w atakach rywala. Po walce Mirko był bardzo sfrustrowany i rozgoryczony. Powiedział, że coś jest z nim nie tak. Nie czuje już takiego głodu jak dawniej. Nie potrafi też podejmować ryzyka. Być może to kwestia wieku, doświadczenia i rodziny tak wpłynęła na postawę Mirko. Lutego 2010 roku Krokop stanął do walki z Antonym Peroszem. Świetnie bronił próby sprowadzenia. Gdy walka w końcu znalazła się w parterze, to Chorwat zajął dominującą pozycję. Jednym z łokci bardzo mocno rozcinając przeciwnika, widząc jak szybko ten zalewa się krwią, Mirko zawołał sędziego. 12 czerwca udusił Pata Barry'ego, na marginesie męża Rosena Mayunas. A 25 września stanął do walki z byłym mistrzem Frankiem Mirem. Krokop w tym starciu wyglądał jak cień samego siebie, o czym głośno mówili nawet komentatorzy tego starcia, m.in. Joe Rogan. Chorwat był wycofany, nie inicjował żadnych ataków, nie kopał, czasem odpychał. Rzadko zdawał ciosy, w trzeciej rundzie Mir posłał go na deski kolanem, następnie dobił kilkoma ciosami. Kibice zaczęli zadawać sobie pytanie, co się dzieje z Mirko Krokopem. W 2011 roku przegrał dwukrotnie. Najpierw znokautował go Brendan Schaub, a następnie Roy Nelson. Pierwsza runda z Brendanem zapowiadała się naprawdę dobrze. Mirko był agresywny, kilkoma mocnymi uderzeniami łokciami porozbijał twarz Schauba. W drugiej rundzie to jednak Amerykanin powalił go jednym uderzeniem. Walka z Nelsonem wyglądała podobnie. Mimo, że początek starcia wyglądał bardzo obiecująco, a Krokop kilkukrotnie rozpuszczał ręce w kombinacjach kilkunastu ciosów na głowę i tułów Nelsona, to jednak Amerykanin wywrócił Chorwata w trzeciej odsłonie pojedynku i już po kilku uderzeniach starcie zostało przerwane. Po tej fatalnej serii trzech porażek Mirko zdecydował się na powrót do kickboxingu. Dodatkowo zmagał się z kilkoma kontuzjami, w tym jednym poważnym urazem bicepsa. Liczył, że powrót do bazowej dyscypliny pozwoli mu poczuć na nowo ogień, który zdaje się, że gdzieś już zatracił. There's a nice uppercut that landed. Watch for the big right hand. There it is. Big right hand, but Krokop got it back. Uppercut by Krokop. Boys holding a good job. It's on the other way. Oh, that one got through. To the body now. Beautiful left hand to the body. Oh! Leg of Krokop, right? Yeah, I mean, that guy's highlight coach is just ridiculous. You hear Roy's corners yell, level change, and he gets it down and right into half guard. Over with that left leg. And try to attack with a Kimura on the left arm of Merkel's just 10 seconds. Elbows down. Merkel's doing his best to move.
5 marca 2012 roku na gali w Zagrzebiu wypunktował Nowozelandczyka Reya Sefo. Duży i twardy przeciwnik był w stanie przyjmować ciosy Chorwata, zachęcając go do kolejnych ataków. Mimo wszystko to Mirko był bardziej aktywny. Udało mu się też złamać nos rywala. Mirko, uzdrmati ga. Ovdje vidimo ovaj desni. Ali Ray Sefo je poznat kao jedan od onih boraca koji također po tome da zna, toliko je siguran u svoju bradu da zna spustiti. Nogom, posebno recimo jedan kroše koji je sjeo. Ali Mirko uzvraća. Sefo treba bliskoj distanci. Provukao je aperkat Sefo, dobar udarac. Lijevom rukom u tijelo vraća Apilifović. Mirko je izbacio koljeno. Direkt, ali dobio kroše. Pogađa direkt, pa kroše. Sve. I koljenom Filipović. Zadnjih 10 sekundi, a prekatura Sefa. Posljednji sekunde borbe. 27 maja znokautował Hiszpana. Miało to miejsce na gali K1. W drugiej rundzie dwukrotnie posłał na deski Lorena Javiera. Za drugim razem ten nie chciał już kontynuować walki. Mirka i dobar aprekat lijevi. Igor Mihajlovića. Loren, izravni prijenos iz Madrida. Oja. Dobar lijevi high kick. Mirko bio poznat po Miliki Kopet. Tako je Mirko sad osjetio. Odlično. Bravo Mirko. Bravo Mirko. Ti to završiti jer čini mi se da je Lorenu bilo malo ovo brojanje do 8. Još se nije posve oporavio, ovdje stjeran u kut i ide sada serija i još... 14 października wrócił do Japonii, gdzie w rundzie otwierającej Grand Prix zwyciężył z Amerykaninem, Randy Blackiem, decyzją większościową po pełnych 3 rundach. Było to bliskie starcie. Oglądając je całe, ciężko było mi wskazać jednoznacznie zwycięzcę. Krokop parł do przodu szarżami, które jednak nie wyrządzały zbyt dużej szkody, a kończył je klinczem. Z kolei Blake zdawał się lepiej kopać i uderzać pojedynczymi ciosami. Krokop odbudował się w kickboxingu i postanowił wrócić jeszcze do startów MMA. I always keep on moving forward. And on things that don't work. That is what Mirko is. Mirko's a very smart guy. Those are the things you wait for. That was the so strong Krokop still. Yeah. Yeah, well, just with the na sylwestrowej gali poddał balachom Japończyka Suzukawę. Prebacio, počeli to biti prvi armbar. I tako je kraj. Mirko Filipović je armbar. 15 marca odbyła się pierwsza runda właściwego turnieju K1, w której Krokop pokonał na pełnym dystansie Jarela Millera. Tego samego wieczoru pokonał jeszcze Pawła Zuralewa, ukraińskiego zawodnika, i Ismaela Lond, tym samym wygrywając cały Grand Prix. Walka finałowa pokazała twarz dawnego Krokopa, zmotywowanego i gotowego na wszystko. Mimo bardzo mocnych kolan ze strony Ismaela, Chorwat parł do przodu jak taran, posyłając nawet raz na deski rywala swoim firmowym lewym high-kickiem. I już jeden snażny licom, który jest dzielomicznie blokiran, Lont koljenom u tijelo. Prvi napraviti nešto, Mirko ga čeka i Mirko ga pogađa! Ima ga Mirko, to će biti... Preuzima cijelu rundu ispred sebe. 2,5 minute, ide Mirko. I kreće Mirko! Sad je to prava borba, Mirko ide u napad, još jednom ga je stisnuo u kut. Još jednom ga pogađa u glavu, Long traži udarac koljenom. Mirko kreće po završnicu. Blokiran djelomično koljeno ovo, desno koljeno. Evo još jednom ćemo vidjeti, da, to je taj, lijevi high kick. Predmar. Mirko je samo malim problemom dok se budi. Da. Ako ikada može doći udarac Ismaila Londa, ali evo Mirko malo popravlja krvnu sliku i...
zadnju minutu. Još jedan visoki lijevi udarac. 8 listopada ponownie wystartował w MMA. Tym razem jego rywalem został Rosjanin Aleksiej Olejnik. Walka skończyła się bardzo nietypowym poddaniem. Olejnik poddał Mirko naciskówką na kark. W starciu Krokop zdecydował się ponownie wrócić do kickboxingu. Tym razem w organizacji Glory stoczył tam dwie walki na pełnym dystansie. Pierwszą z Remim Boniaskim, z którym jak pewnie pamiętacie miał okazję mierzyć się już w przeszłości. Tym razem to jednak ręka Holendra powędrowała do góry. Choć był to dość kontrowersyjny werdykt, Krokop zadawał więcej ciosów, bił też mocniej. Holender wygrał tak naprawdę za sprawą niskich kopnięć. Same with Krokop. Boniaski slips again as we check out the head kick from Krokop. The right leg that sent you to the cemetery. Already. Like a fire hydrant. I mean, this guy is all muscle. Muscling his way. Up counters. Just misses with that wheel kick. Krokop making his Glory debut. He throws. Can't do that underhook, double underhook clinch. That's illegal in Glory rules. That's why he's warned fans. So he's using a little of his MMA. Kick to the ribs from Boniaski. That was Krokop. For the high kick. Both the guys want big finishes. What a body kick from Mirko Krokop. He's definitely having a resurgence back here in kickboxing. 21 czerwca doszło do starcia z Jarellem Millerem. Był to ostatni pojedynek Krokopa w tej formule. Karierę kickboksera skończył z rekordem 26 zwycięstw i 8 porażek. Listopada 2013 roku wrócił na japoński ring, by stanąć do walki z Satoshi Ishim. Było to starcie o tytuł IGF Championship. Mimo że to Japończyk obalił i zdało się kontrolować starcie, Krokop rozciął go jednym z uderzeń wprowadzanych z pleców. Pęknięte czoło judoki krwawiło tak obficie, że lekarz zdecydował się przerwać walkę. Tym samym Mirko zgarnął tytuł. Jednak po takim zwycięstwie oczywistym scenariuszem był rewanż w jak najbliższym terminie. Vraćaju se više manje. Evo, otvorio je s ovim laktom i otvorio Ishija. Da, to je zadnjim u rani. To što su zakrpali nisu zapravo zakrpali ništa jer i samo dalje... Super. Na sylwestrowej gali doszło do ponownego spotkania zawodników. Swoją drogą, jeśli dalej oglądasz ten film, pozdrawiam cię serdecznie. I cieszę się, że jesteś moim widzem. Oglądając ten materiał tak długo, dajesz mi potwierdzenie, że mój wysiłek nie idzie na marne. Walka skończyła się niemal równo z gongiem pod koniec rundy drugiej. Chorwat powalił wysokim kopnięciem Japończyka. Kwietnia 2015 roku Krokop wrócił na jeszcze jedną walkę dla UFC. Był to pojedynek na gali zorganizowanej w Polsce, a dokładnie Krakowie. Jest to jedna z dwóch gal UFC, które odbyły się w naszym kraju. Krokop znokautował Gabriela Gonzaga w trzeciej rundzie. Było to ważne zwycięstwo.
Nie tylko dlatego, że tą wygraną Chorwat zamknął swoją przygodę w UFC pozytywnym akcentem, ale również dlatego, że był to udany rewanż za potworny nokaut sprzed lat. W 2016 roku Mirko dołączył do Rising. Jest to japońska organizacja wzorująca się na legendarnym Pride FC, kultywująca większą część jej dawnych zasad. 25 września Chorwat wziął udział w pierwszej rundzie Grand Prix. W nieco ponad 2 minuty podał trójkątem rękoma Hyunmin Myunga. 29 grudnia zmierzył się z Muhammadem Lawalem. Wygrał w drugiej rundzie, posyłając go mocnym uderzeniem na deski, następnie zasypując ciosami w parterze. Dwa dni później, a więc podczas sylwestrowego eventu, dwukrotnie znokautował. W półfinale Baruto Kaito kolanem na korpus, a w finale Amira Aliakbariego sierpowym. Został mistrzem Rising w kategorii Open. Pressure, and you see him switching gears. Throwing another right hand there. Bobbing and weaving. Rok później wystąpił w finale kolejnego turnieju i ponownie zwyciężył już w pierwszej rundzie, rozbijając Japończyka Tsuyoshi Kosaka. Jego narożnik przerwał walkę już po minucie. Mirko National Ten Fighter, Kike's bloodied up, he's all cut up, gets some ruthless power, Frank Trigg. Po kolejnej rocznej przerwie Krokop wrócił do ringu organizacji Rising, by po raz kolejny wystąpić w finale Grand Prix. I po raz kolejny obronił swój tytuł, pokonując Martineza w pierwszej rundzie. Rookie Martinez more than glad to stand and bang with Mirko Krokop. Check up as you've got to keep, there's the kick there. You got to keep him going. Oh, that's got to be the left. Oh, he's waiting for the kick. He caught it. Oh, looking for the takedown. Good. Oh, an uppercut landed by Rookie. Cut. Guys are fighting in a photo booth. Tu dochodzimy do końca kariery legendarnego zawodnika. Jego ostatnia walka była również rewanżem. Krokop zmierzył się z Royem Nelsonem na gali Bellator 216. Po trzech rundach wygrał decyzją sędziów. Było to 10 zwycięstwo z rzędu. 86 walk. Musicie przyznać, że jest to imponująca liczba. Mirko miał naprawdę bogatą karierę. Zwiedził największe organizacje i na zawsze zapisał się w historii sportu walki. Mimo, że miewał upadki i chwile kryzysu, skończył karierę starczą, nie na tarczy. Ciesząc się udanymi rewanżami i dobrą serią zwycięstw. Dzięki za wytrwałość i oglądanie.